Siema, siema, jestem Ryan Jeeper, to jest kolejny odcinek z naszej oczywiście serii kochanej Podwórko Kolonisty i ze mną są widzowie na czacie, cześć, witam serdecznie. Was zapraszam na Twitcha również, bo w lutym prowadzimy streamy w poniedziałki, środy i piątki od godziny 17, sami 16 jak się uda. Ale informacje to oczywiście dajecie na Discordzie, którego macie link w opisie, tak samo jak do Facebooka, Instagrama i TikToka, na którym są shoty. Przedpremierowe shoty, które potem trafią na shoty na YouTubie, ale warto wiedzieć. Ponadto subskrypcję i łapkę zostawcie, bo to jakby nie prosimy nigdy o to, ale widzę, że jak proszę, to coś daje i mi też to kanał rozwija i pozwala zbierać motywację do kolejnych filmów, więc oczywiście zapraszam do tego. Dzisiaj natomiast... Dzisiaj natomiast kolejny odcinek oczywiście z Podwórka Kolonisty i jesteśmy dzisiaj na targu. Jest 10, ogólnie październik. Jak widzicie, wszyscy się tu pochowali, że się, nie wiem czemu, ale może dopiero rozwijają albo coś. Przez chwilę gadam z tym ziomeczkiem. On zaraz tutaj się o towarach powie, to jest nasz sygnał. Pokaż mi swoje towary. Dobra, to on. To jest nasz szyfr ukryty, do którego chciałem stosować. Jadę mu sprzedać ogóry. Ogólnie, bo porosły mi takie wiarki jak cukinie, kurde go raz. I dzisiaj też jedziemy ogólnie na łąkę kosić, ale to zanim do tego przejdziemy, to też będziemy musieli wykosić sobie troszkę, wyciąć właściwie drzewa. Więc zaraz do tego też przejdziemy. Właściwie od razu jedziemy, do świątki siadamy. Tutaj mamy już załadowane ogórasy. No wielkie jak cukinie, nie? O! Jakiś chwast ci wziął, czy to z Biedronki tak obsiadł? Nie wiem, co to jest. Dobra, siadamy do świątki. Jedziemy sobie oczywiście na nasze... Trójeczka, czwóreczka, dobra, niech będzie tam. Jedziemy na ten targ i potem pojedziemy do targu właściwie prosto na łąkę, wyciąć kilka drzewek. I kukamber jest tu przyjmowany, wiadomo, bo kukamber przyjmuje pan od towaru. Siema, siema, witam wszystkich oczywiście. Dobra, Bieronek zapadaje sobie. Puścimy tego pana. Policja chyba jakaś taka. Nie wiem, stary diligence. Okej, okay. Jedziemy sobie. No więc fajnie, październik 10.23. Jest wcześnie, znaczy wcześnie, jest po prostu poranek. I musimy się wyrobić do obiadu, wiecie jak to jest. Jak mamy Zetora, nie Zetora tego, mamy jak mamy MTZ Parczewskiego, to do obiadu wszystko dobrze idzie. A potem co się dzieje? No nic nie idzie, więc musimy wszystko ogarnąć do obiadu. Sorry tutaj. Już wiem, ja pamiętam. Przedało mi. I elegancko. I 3200 zł wpadłem na konto za ugrasy. Fajnie. Dobra, tu o, pan się z kotkami ogarnia. Właśnie. Wiecie, kto mnie podpierdzielił z tymi krzakami w lesie? Pamiętacie o tych krzakach, co zdjęli mapę z ModHuba? Ta klientka, co tam sprzedaje te krzaki, nie? Bała się po prostu konkurencji. Bo moje były naturalne, a ona musiała pryskać, nie? I mi podpieprzyła po prostu z tego lasu. Pojechali mi, wycięli i tyle. Ale aż karmią swoje drugie, ona nawet nie wie teraz gdzie posadzę, nie? Tylko się teraz nie będę chwalić tak jak wcześniej. Także musicie pamiętać o tym, nie? Dobra. Zajrzamy tutaj. Ogólnie tak, łąki będziemy sobie dokosić w tym miejscu. Trochę też tutaj ponawoziłem, coś tam poazociłem, więc już jest ok. No i co? Ogólnie... A, zgasimy sobie, dam jeszcze... Kurde, zablokowała się skrzynia. O, teraz na luz musiałem dać, dobra. To do wycięcia idzie, to drzewko do wycięcia. To tak samo i chyba też to drzewko pójdzie. I to. To zostawię sobie te tutaj, żeby na zakręcie było coś tam takiego rosło sobie. Ale te krzaczki, te malutkie właśnie dać, o to może nawet co? Może już z tym polecę, nie? Nie ma co czekać, właśnie dzisiaj mam trochę kosić. Czekajcie. A, to ciężko trafi, wiecie? O, poszło. Dobra, pasuje. Dobra. Obala się. Dobra, no ale się powiedziamy. Ten zaganik, który wiecie co, zostawiam, bo mi się po prostu podobał. Ładnie wyszedł, coś tam co rośnie, więcej co rośnie. I jak będzie większe drzewo, to się potem wytnie jeszcze, nie? O, kurwa. Dobra, poszło. Cześć, Roger, pamiętam cię, oczywiście. Często byłaś na streamach. Okej. Okay. Ej, pójdzie to, czy nie pójdzie to? Sam jest trochę z tym problem, trzeba wiedzieć. To jest jak ten. Te kiedyś takie gierki były, co się w telewizorze oglądało, nie? Trafnąc w wartolinie po prostu było. Dobra, i spoko. A, pniaczki. A to... Dobra, to sobie wytniemy pniaczka. Dobra. Spoko. I co? I teraz trochę to trzeba jakby w sposób to poobcinać, nie? Dobra, poszło jedno. Jedna gałązka poszła. A tu pójdzie ta gałązka? Może tak o wytnę. Czekajcie, tak trzeba się jakoś złapać tutaj tego. I no nie idzie mi to nic. Czemu tam to łapie? O kurde, jakie leciutkie.
Dobra. Trochę to też, aby z tych liści poogarniać, bo to od razu jedziemy sobie na tartak. W miarę, ponieważ to szybko to robota pójść, więc nie planuję tak już długo siedzieć. O, już tam mamy listki. Dobra, i pasuje. No, więc dwa drzewka w sumie załadujemy sobie. Raczej to będzie jakieś, nie wiem, 100-200 zł, ale to wiecie, gdzieś tam na nasze gospo to będzie i tak dużo pieniędzy. I jak nie mam, więc... znaczy, no, na razie może nie dużo, jakieś specjalnie, ale zawsze to coś tam trochę będzie, nie? Dobra, tutaj wycięte. Aha, no to chyba za mocno wyciąłem, kurde. Chyba mi się gałąź w łańcuch wkręciła i poszła cała, nie? Jezu, no i tylko straci... No i następna taka gałązka. To też na pół se walniemy. No... Panie, to jest ty... Ja tak będę ciął, to tylko kupę trocin stąd nazbieram z tej łąki, a nie trawy. Tyle będzie. Dobra. O, a tu co tak porosło? Dobra. Odjeżdżamy sobie. Te klaki gdzieś wszystkie się pousuwa, nie? A kurde. Zbiegłem wypadł, na luzie zostawiłem. Dobra, już sam sobie podejdziemy. No, więc się taka akcyjka troszkę. Troszkę z wycinki. Może jakiegoś screena bym pierdyknął? Wiecie, no, może zrobić jakieś screena, no. Czemu by nie? Dobra. No, to lecimy z kolejnym drzewkiem, rzecz jasna. Czy ja to mogę ciąć tutaj już chyba? Czy co, może sobie trochę to podsunę to drzewko. A to sobie wytnę tego pniaczka. Żeby mi tutaj nie ten, nie przeszkadzało. I co, i dalej trzeba z tych liści poobcinać. Poobcinać. Co ja gadam, tylko tak dziwnie zaciągam. No, come on. Z tymi liśćmi zawsze tak jest, że jak się nastara, a koniec końców tak to nie ma znaczenia, bo to się popsuje. Okej. Okay. Tu jeszcze trochę. No i fajnie, mamy wszystko. Potniemy sobie kawałeczki elegancko i zaraz na śniemy. Nie wiem ile tego zdążę wykosić, raczej nie obstawiam bym dużej ilości tej łąki, na pewno nie całą. Ale chociaż troszkę wam pokazać, co tu się dzieje. Bo wiecie, jakieś tam takie akcje chciałem nagrać, żeby coś ciekawego było. Bo zwykle robię tak jakieś prace polowe. No to co, w pracach polowych jedyne co mogę wam zrobić ciekawego, to zmienić maszynę. I tyle, nie? A cała reszta jest taka sama, więc żeby coś rozumieć, to chociaż wam pokażę takie rzeczy, które się dzieją właśnie poza odcinkami, pracami polowymi, z którymi zwykle was tutaj witam na kanale. Okej, okay, dobra, mamy to. Jeśli coś jakiś tutaj apateczek był, nie? O! Obstawiajcie ludzie na czacie, ile będzie z tego kaski. Ile będzie złocisza z tego. Dobra. Dobra, jadymy. Dobra. 270 zł? Mało. Znaczy, powiem nawet, że dużo mówisz, nie? Ja obstawiam, że raczej będzie coś koło stówki. 37 zł? No to bez wsady. 500. 552. Tyle ile ze starych drzew w platynce, czyli mało. Aha, ze starych drzew. Aha, no tak, tak, tak. Ty, ale bez kitu, ale nie, no w sumie to jest dobra, nie? O Jezu. Dobra, że mnie ramną. Może nawet być nie tak mało w sumie, nie? Taki tego robiłem na tartak ostatnio. Pamiętam. Ty w ogóle mam 12 tysięcy na koncie. 12,5 tysiąca. Ty, ludzie, ja chyba się w końcu trzeba dorabiać w tej mapie. Jezu, miałem odcinek zamknąć z usług dla was. Z koszenia soi, czajcie? No i zapomniałem. Ty, ja skipnąłem ten czas. Zagadali mnie ludzie, jakieś gadaliśmy o jakichś szkołach i tak dalej, zapomniałem. Bramę mu zdjęli, chłopu. Dobra, zobaczymy ile będzie, ile z tego będzie kaski. Ja obstałem stówkę, około 100 zł będzie, nie? Ale dobra, tyle, nie? Dobra. Wow! 325 zł. Ktoś trafił w ogóle? Ktoś był bardzo blisko wcześniej. 300 pisaliście. Pierwszy 300 napisał... Olo. No, Olo, blizutko, blizutko byłeś. Ej, spoko, pniówka w sumie. Ty, to ja dzisiaj kończę odcinek, po co nagrywać, jak już 300 by zarobię. Ale jaja. Blisko byłem. Ile ty pisałeś, Dimitrej? 270, a no dobra, to byłeś blisko, no. Dobra, to faktycznie byłeś blisko. Dobra, ale to i tak, mniejsza o to, jedziemy sobie z tym na gospo, zostawimy szczepkę i bierzemy sobie mewę. I mewę będziemy cisnąć, nie?
Dobry się, Maciek. A ile Maciek napisałeś? 30 zł napisałeś, co za ty gadasz? No. Przemas. Tyle, ile kosztuje pobyt na zakładzie Choroszczy? Nie wiem, ile kosztuje, ale jak znasz stawki, to dobrze, nie? W sumie. To poletko jest ładne, marzy mi się. Pamiętam, że kiedyś mieliśmy na serii z Arkiem tutaj na kolanie właśnie to poletko. I kto wiecie, bym sobie teraz go nie kupił jeszcze, nie? No, to poletko może było nawet spoko. Zresztą nie wiem, w sumie te użyłem puli i jest fajnie. Od razu lepiej to wygląda, nie? To co, ja sobie tak jeszcze tutaj będę musiał pewnie te krzaczki pousuwać, bo mi się nie, cały nie będę pewnie kosić. Ale to ten, spoko. Bo teraz tak krzech jadę, nie? Ręka na lewarku z innych biegów. Druga ręka na kierownicy. O, jest soja, ty! Dobra, będę już ci usługi w takim razie. Ej, to zarobiście. Jeżeli jest tylko misja na to zadanie, jest na to aktywne, to będę pewnie zapobierał sobie na zadanie, nie? Bardzo fajnie. Bardzo, bardzo spoko. W tym razie. Kujeczka wbijana. Kierownicę wyrzucę. Dobra, tu mewa stoi już, więc fajnie. Tak jest, podwyżnik Irtrak, oczywiście macie Irtraka, więc jeżeli ktoś chce sobie kupić czujnik ruchowy, tak jak ja posiadam teraz, to nie ruszam w ogóle rękoma, a samą głową, to polecam gorąco. Dla ludzi z YouTube'a macie link w opisie, oczywiście tam zapraszam. Tam też fajnie, bo na stronie jest poradnik ode mnie, nagrany przeze mnie, jak wpisać kodzik, gdzie go wpisać, żeby dostać cashback. Czyli dwie dychy cashbacku przysługuje, jeżeli jesteście moimi widzami. A jak jesteście subskrybentami na Twitchu, no to nawet ten cashback wynosi 30 zł, nie? Więc myślę, fajna opcja. Dobra. Mewa zapięta i lecimy. No, więc można sobie najbardziej kupić. Ale to wam się pochwalę w sumie. A nie wiem, czy, a mogę coś powiedzieć, nie? Jeden z większych youtuberów też używał, jak kupował Instaka, użył mojego kodu, nie? Więc bądźcie tej, wiecie, lepszej stronie, nie? Dobra, ale to mniejsza o to, mniejsza o to wszystko. Jedziemy na tą łąkę, nie? Raz weź jakąś budowę na serii pierdyknicy, 10 lat będzie trwała. Tak jak to pan Solca robi. Ty, ale wiesz co? Rozkwiał kiedyś Dimitri coś takiego, żeby zrobić taką właśnie budowę, taką typową starą, taką budowę, która wiesz, tu to, robisz tę budowę, nagle tak, brakuje ci materiałów, cena poszła w górę totalnie. Ty jesteś na kredycie, komornik będzie przyjeżdża. Pustaki się zabierają z paletami, bo po prostu nie masz czym zapłacić, nie? Rozumiesz? Taką budowę dosłownie 10 lat ją robić, nie? To gdzieś mam to rozkminione nawet, nie? A to mogłoby fajnie oddać, nie? Nawet. Co ja robię? Co ty robisz? Kto ma Irtraka z większych? A to nie wiem, czy mogę mówić też w sumie. Tak, no to będzie teraz wiadomo, o kim mówiłem, a to wam być, wiesz, inkoguto. A, i propos tego, co tu ja robię? Co ty robisz? No to trzeba tak. Oczywiście mnie to sobie zaorą, nie? To jak najbardziej. Tylko ja bym sobie chciał jeszcze na ten moment, dzisiaj kiedy to robię. Oczywiście macie nowe malowania potem dostępne, jak coś, na mapie, więc dla tam fanów to jest takie też przygotowane, nie? Okej. Okay. Ja bym sobie chciał to właśnie... A, to jeszcze jakaś ta jest, dobra. Chciałem sobie to właśnie tutaj porobić w ten sposób. Czy kaska mi leci? Nie leci, no i fajnie. Bo chcę sobie kosić, nie? Już te chwaściki są takie niektóre nie do koszenia, to wiecie, co z nimi chodzi. Jak się ich pozbyć. No i pasuje. I panie, pa jaka łąka zarobista. Kawa dobrej łąki, nie? Jak już kosiłem jedną łąkę wcześniej. O, nie ten bieg. I to była łąka chyba naprzeciwko mleczarni. To 65 była koszona łąka, no. Dokładnie. Coś tam trochę sypnęło tego, nie jakoś tam dużo, ale też myślę, że w dziesiątkowych odcinkach będziemy sobie coś tutaj robić. Myślę na przykład, że można by coś poprasować, czy poprzetrząsać, a potem właśnie jakąś usługę. Bo jak mówię, jest ten kombajnik klas, ono jest on dosyć spory, więc warto byłoby się tam przejechać, nie? I ogarnąć. A też jak tutaj widzicie, fajnie tutaj leci nam koszenie przy okazji. Ja sobie trukuję jeszcze, ale chyba mogę spokojnie czwórkę odpalić, nie? Do koszenia. No, kurwa, to trochę tutaj ciemno, nic nie widać na zagajniku. Tak to pole pewnie będzie ta łąka, kiedy sprzekształcona właśnie w pole. Bo jest to bardzo fajny kawałek ziemi z dobrą klasą gleby. Więc prawdopodobnie właśnie tak będzie. Nie wiem, kiedy to nastąpi, ale na pewno coś takiego będzie. Kiedy nie miał na kosiarki bożej? Wiesz co, Maciek? Coś czuję, że na wiosnę, nie? Na wakacje. Na wiosnę będzie wymiana chyba, bo już mnie wkurza powoli. To kuszenie takie powolne. I raczej kupimy sobie coś większego i będziemy kosić MTZ-em, nie? Parczewskim MTZ-em. Bo chyba
Średniawka. Imagine brać widzów zaufanych, ludzi na serwer i nie wiedzieć, co oni robią. Sepcio MST, siemano, dzięki za subika pierwszy miesiąc, bardzo miło. I dziękuję za zaufanie, oczywiście, mam nadzieję, że się nie zawiedziesz tym subikiem. Dziękuję serdecznie i oczywiście, żeby dla ciebie witam w kolonii naszej. No co on tak wolno idzie? Kurna, czekajcie, muszę go podkręcić trochę. O, no, śruby dokręcone i teraz idzie. Co prawda, 952 zł. Dobra, cała dwóch, który się zrobił i poszła się psu w dupę właśnie. No ale dobra, teraz tak już idzie fajnie. Trochę tej łąki sobie pokoszę. Co zrobił? Co zrobił, to już wydał i to się zmieniło. Dzisiaj jestem po prostu na minusie, nie? Widzicie, remonty siuntki, 1000 zł, wiecie, coś tam już padło w niej i już trzeba naprawiać, nie? Ja mówię wam szczerze. Będzie remont siuntki na wiosnę. Zmiana koloru, zmiana maski, dodanie przodu. Będzie robione takie coś, no. Otóż nie ma co się bawić z tą siuntką. Czasy się skończyli. Ja bym się skończyły w kolejnym. Tylko zaraz się nie odpalał w komentarzach. Czy mi muzyka gra w radiu, czy nie? Bo to jakoś tak cicho. A nie, siuntka po prostu drze mordę i dlatego. Ile jest mi odcinka? Ty już 19 minut odcinka jest? Co ty dupisz? Pierwszy raz chyba tak mi się fajnie nagrywa odcinek, że czas leci mi jak głupi, nie? Dawno tak nie miałem już. Czy nie, może nie pierwszy, ale dawno tak nie miałem. O które są streamy? Streamy są od 17. Poniedziałki, piątki, poniedziałki, środy, piątki teraz w lutym. Bo teraz dużo siedzę nad modelowaniem na nową mapę po prostu i chcę ten czas poświęcić tam, nie? Na tego blendera. Spoko, Sebol, ja wiedziałbym kogo wziąć jak coś, nie? Ale dziękuję za propozycję. Ale myślę, jakbym wziął tylko 2-3 osoby raczej już, nie? Może nawet dwie. Bo też, wiesz, to muszą być osoby dyspozycyjne, które mogą być na każdym, które będą na każdym streamie, nie? To trzeba robić takiego streama, wiesz, planować już, nie? Że robimy streama z protokolnistem, nie? Coś. Ale... I mam nie głupi pomysł, to jest naprawdę bardzo spoko pomysł, to jest naprawdę tak. Krzysiu? Ale Krzysiu to chyba tak za bardzo też nie ma, nie? Sepcio MST, zobaczę po odcinku, bo teraz właśnie nagrałem filmik na YouTube'a, ale zobaczę. Zobaczę po jak najbardziej. Po tym odcinku idziemy tak na TikToki oglądać, więc sobie zerkniemy, nie? Zerkniemy na twoją nutkę. Dobra, słuchajcie, ja nie chcę wam tutaj tak naprawdę zabierać więcej czasu. Tu się nic oprócz koszenia tej trawy nie będzie działo, więc w kolejnych odcinkach pojedziemy na jakieś usługi pewnie. I tak naprawdę to będzie tyle, jak chodzi o tą jesień, powoli mi się wydaje. Więc słuchajcie, dziękuję za uwagę. A już coś w sumie... A, dam na luz po prostu, tak zaraz będę kosił. Merę ustawię. No. Dzięki za uwagę, do kolejnych oczywiście odcinków z naszej serii Podwórko Kolonisty. Zostawiajcie łapki w górę, subskrypcje, do kolejnych odcinków, trzymajcie się. No i cześć. Pa, pa. O, co to za...